ανθρώπους να συγκαταστηθάν. Και θέτω φιλέ. Η ποιότητα των πραγμάτων Odpowiadając, anioł rzekł do niego: Jam jest Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci tę dobrą nowinę. Otóż za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. A lud oczekiwał Zachariasza i dziwili się, że tak długo przebywa w świątyni. A kiedy wyszedł, nie mógł mówić do nich i poznali, że miał widzenie w świątyni. Dawał im też znaki i pozostał niemy. A gdy minęły dni jego służby, odszedł do domu swego. A po tych dniach Elżbieta, żona jego, poczęła ukrywała się przez 5 miesięcy, mówiąc: Tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Amen. Jak wypełnił się czas, proroczy okres, aby urodził się Mesjasz wysłany od Boga na ziemię, aby urodził się Słowo Boże jako człowiek na ziemi, Bóg wyznaczył i przygotował wszystko, aby dzieło te Boże miało dobre, szybkie i doskonałe wyniki. Musi dzieło Boże się urzeczywistnić. I nie powinniśmy zapominać, kochani bracia i siostry, że aby urzeczywistniło się dzieło Boże, powinno istnieć najpierw działanie Boże i myśli Boże, i po drugie wybór poprzez Boga pewnych ludzi. Dlatego, bo wróg przeciwny, oszustny i podstępny, i mocny w dodatku, diabeł i szatan, stara się, aby przeszkodzić i aby dzieło Boże na ziemi ogólnie, ale i szczególnie, czyli dzieło, które ma związek z każdym człowiekiem i nie tylko, ale na całej kuli ziemskiej, wszystkich ludzi.
I dlatego, aby przeciwstawić się całkowicie w dziele Bożym, Bóg stworzył odpowiednie warunki, aby w odpowiednim danym okresie ziemia cała, ale i w pewnych miejscach w ziemi izraelskiej, aby było wszystko gotowe i tak jak ludzi na ziemi, i tam na miejscu, ale i wszystkich ludzi, ale niektórych ludzi przygotował, aby przyjęli wysłanego, posłanego Mesjasza. I co uczynił? Po pierwsze, jedyny okres w światowej historii istniał, że jeden rząd istniał wtedy i rządził całym światem pod cesarskim, pod rzymskim cesarstwem. I drugie, było światowy okres pokoju, aby urodził się Chrystus i aby była zwiastowana Ewangelia Chrystusowa na całym świecie. Po trzecie, przewidział Bóg, aby był jeden język na całej ziemi. I to stało się nie w ostatnich latach, ale przed latami Bóg przygotował dla Aleksandrasa, aby wszedł na całą ziemię z władzą na całym świecie, aby ludzie, wszyscy ludzie mówili oprócz swojego ojczystego języka, rozmawiali też po grecku. Również na całej ziemi zostali rozrzuceni Żydzi, że wszystkie miasta, każdy kraj miał swoją świątynię, Biblię, która była głoszona i na koniec nadzieja w ludzie izraelskim była wielka, bo licząc lata, tak jak Bóg zaprorokował poprzez 70 tygodni Daniela, wiedzieli, że czas jest blisko. Wszystko więc było gotowe. Przygotowane cudownie poprzez Boga, poprzez opiekę Bożą. Ale jeszcze w dodatku byli też ludzie, których wybrał Bóg, aby ich wykorzystał w tym wielkim dziele. Dziele cudownym, ponad ludzką logikę, tylko poprzez moc Ducha Świętego mogła się wypełnić. Przygotowane naczynia, wyborne poprzez Boga od początku świata, aby współpracował Bóg z nimi i aby urzeczywistniło się dzieło Boże całkowicie i doskonale. I zaczyna się dzieło Boże od kapłana Zachariasza i kobietę jego i żony jego Elżbiety. Jedna para, którą ich Bóg wyznaczył, aby urodzili Jana Chrzciciela, proroka, który był głosem wołającym na pustyni i który był wysłany poprzez Boga, aby przygotował serca ludzkie. I tutaj powinniśmy powiedzieć o wyznaczeniu i to są zależne od poznania Boga, który ma i czyni, bo ludzie są stworzeni z takim samym sercem, z taką samą krwią i z tym samym duchem. Z wielkimi różnicami, ale te trzy cechy są oparte na zaproszenie Boga. Czyli Bóg wie, że niektórzy ludzie, jak przyjdzie wypełnienie czasu, będą wyznaczoni od początku, na początku poprzez Słowo Boże i Ducha Świętego i po drugie, serce będzie ich proste, doskonałe, według serca Boga, aby czynili wolę Boga. I takich ludzi, których zna, wyznacza ich od początku, aby stali się podobni do obrazu Boga, do Jezusa Chrystusa, ale wyznacza ich szczególnie
do dzieła, do którego ich zaprasza, aby wykonali. I te wyznaczenie, które, tak jak powiedzieliśmy, przychodzi od wydarzenia, że wszystko Bóg zna, bo dla Boga nie ma przyszłości, teraźniejszości, przeszłości, ale jest tylko jedna wieczna teraźniejszość, czyli to wszystko jest wykonywane, po pierwsze zapraszając Bóg ludzi, po drugie usprawiedliwiając Bóg ludzi i po trzecie i ostatnie wychwalając ludzi tych, których poznał i według chęci Jego zaprosił. I taką parą była Zachariasz i Elżbieta. Para, którą cechami byli, że oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, nie według sprawiedliwości ludzkiej, ale według sprawiedliwości Bożej, która oparta jest i zależna jest od Słowa Bożego i od posłuszeństwa człowieka do Słowa Bożego. Po drugie, chodząc zawsze we wszystkich przykazaniach i ustawach pańskich, nie wybierali, gdzie będą posłuszni, nie rozróżniali Słowa Bożego w tym, co możemy i odrzucali tego, co nie możemy albo nie chcemy, ale dlatego, bo było zapisane w Słowie Bożym i to był zakon, przykazanie i ustawa. Nie upadało Słowo Boże na ziemię, tak jak kiedyś i zawsze dla Samuela. I na koniec byli nienaganni. Nie byli z oskarżeń. Nie znalazł się człowiek, aby ich oskarżył. Nie dlatego, bo jest człowiek doskonały, ale dlatego, bo Bóg, który jest sprawiedliwy i posłuszny w woli Jego, Bóg pokrywa wszystkie niemoce, aby nie było nagan na nim. I tych ludzi, których od małego wieku Bóg ich wykształcał i których wyznaczył do tego dzieła wielkiego, aby dali życie największemu prorokowi, który narodził się poprzez kobietę, Jana Chrzciciela, tych ludzi więc, jakich wykształcił i przygotował, przyszedł wypełnienie czasu, aby ich zaprosić, aby ich usprawiedliwić, aby ich wychwalić. W pewnym momencie więc, wyznaczonym całkowicie poprzez Boga i jak według zwyczaju miał urzęd kapłański, i los padł na niego, by wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła, bo to działo się jeden raz w roku, 10 dzień 7 miesiąca, i według Słowa Bożego cała rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. To było przykazanie Boże. Znalazł się więc Zachariasz sam w godzinie ofiary z kadzidła przed ofiarą, aby wykonać przykazanie Boże. I znienacka ukazał się naprzeciwko niego jeden anioł. Anioł z posłaństwem. Anioł, który zawsze stoi w obecności Boga i oczekują przykazań, rozkazów od Pana, aby szli i zwiastowali tym, którzy mają odziedziczyć Królestwo Niebios. Anioł Gabriel. To nie jest czymś zwykłym, aby człowiek znalazł się naprzeciwko anioła Pana. Jest potrzebne, aby człowiek był też szczególny, ale aby Bóg uczynił łaskę, bo niemoc ludzka prowadzi człowieka do brzydkich wyników, może upaść, może zemdleć, może się przestraszyć, tak jak się stało z Zachariaszem, zatrwożył się,
Przestraszył się, lęk go ogarnął i posłuchał anioła, który mówił mu jeden przekaz. Jest bardzo ważne, kochani bracia i siostry, abyśmy liczyli się i abyśmy rozumieli przekazy Pana. Bo Bóg zawsze ma przekazy dla ludzi. Przekazy, tak jak ten przekaz ogólny, ale przekazy też szczególne i zawsze osobiste. Człowiek powinien wzywać, aby mógł rozumieć przekazy, które wysyła Bóg. Nie może żyć człowiek z przekazami, które wysyła jego serce, albo logika jego, albo jego otoczenie. Jest potrzebne, aby człowiek Boży przyjmował, rozumiał i aby był posłuszny w przekazach Bożych. I Bóg znajduje sposoby, różne sposoby. Ma wiele aniołów, aby Bóg to uczynił. Na pewno przekazy najczęściej przychodzą ze Słowa Bożego, z Ducha Świętego, z obecności Bożej. Ale nie jest możliwe, aby człowiek Boży żył bez przekazów Bożych. Nie jest możliwe. Nie może mieć ani prowadzenia Ducha Świętego w sercu swoim, ale ani nie może mieć też prowadzenia Ducha Świętego w duchu jego. Nie jest możliwe. Na pewno to nie jest zależne od człowieka. Nie jest od zabiegów, ani od woli człowieka, ale od zmiłowania się Bożego. Ale człowiek rozumie, wie, że Bóg go kocha i wysłał najważniejszy przekaz zbawiający poprzez Jezusa Chrystusa na ziemię. I Jezus Chrystus podstawowym przekazem jego poprzez Ducha Świętego poprzez Pocieszyciela Ducha Prawdy. Jak Bóg przygląda się, opiekuje się i zważa na człowieka, jak rzeczywiście jest prawdą, że do Boga należy, aby interesował się synami człowieka. Nie jest możliwe, aby ten Bóg miał do czynienia z jednym człowiekiem, z którym nie rozmawia, z którym nie współpracuje, którego nie prowadzi, którego nie kieruje, ale jest z jednym człowiekiem, który jest marionetką. Jesteśmy stworzeni poprzez Boga według obrazu i podobieństwa Jego, abyśmy mogli słuchać, abyśmy mogli rozmawiać, abyśmy mogli wybierać, odrzucać, abyśmy mogli decydować, abyśmy przyjmowali przekazy i abyśmy wysyłali przekazy. Człowiek więc Boży powinien być zawsze gotowy, aby przyjmował przykazania, przekazy Boże, ale gotowy też zawsze, aby mógł wysyłać swoje przekazy do nieba. Na pewno zawsze poprzez modlitwę, ale nie tylko. Przyszła chwila więc, gdzie Zachariasz przyjmie przekaz od anioła Bożego. Jest to rodzina, która niestety dla nich, tak wierzę, że sądzą, że modlitwy ich nie były wysłuchane i podstawową prośbą ich, aby urodzili syna, nie urzeczywistniło się. Być może poprzez przebieg czasu i nadzieja Boża, którą mieli w swojej prośbie, zestarzała się. Być może została stracona nadzieja. Zestarzali się już. I w taki sposób przekaz teraz ten Gabriela anioła jest jedyny dla nich. Nie bój się, Zachariaszu, bo teraz została wysłuchana twoja modlitwa i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan.
i przekazy Boże, kochani bracia i siostry, więcej razy są cudowne. I jak człowiek chce przyjmować, wzywać głos Ducha Świętego, przekazy Boże, wtedy staje się wyćwiczonym, bo Bóg wkłada mu uszy wyćwiczone, aby mógł słyszeć głos Boży i aby mógł iść zgodnie z wolą Bogą, z wolą Bożą. Uszy wyćwiczone Zachariasza być może zamknęły się, co najmniej co do tej prośby, aby urodził syna. I dlatego ten przekaz przyszedł jak piorun do serca i do ducha Zachariasza. Została wysłuchana twoja modlitwa i żona twoja urodzi syna. I nadasz mu imię Jan. I będziesz miał radość i wesele. Nie tylko dla ciebie, ale i wielu z jego narodzenia radować się będzie. Bo będzie wielki przed Panem. Wina i napoju mocnego pić nie będzie. I coś cudownego się stanie. Będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. I będzie miał posłaństwo. Wielu spośród synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich. I on pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Wielki przekaz. Gdzie się ma zmieścić w sercu Zachariasza taki przekaz? Tak, usłyszał, przeczytał, zna Słowo Boże, oczekują Eliasza, proroka, który przygotuje drogę pańską. Ale jednak gdzie ma się wyobrazić, że on będzie synem jego, który uczyni, którego urodzi na starości swojej i gdzie żona jego już nie jest zdolna, bo jest w podeszłym wieku. Przekaz bardzo wzruszający, tak jak wszystkie przekazy Boże. Przekazy Boże wzruszają serce człowiecze, ale stwarzają dwie przeważnie sytuacje. Jedna sytuacja jest, że mało wierność albo niedowiara, tak jak tutaj stało się w sercu Zachariasza. Po czym to poznam? Jaki jest znak? Jak się upewnię? Odpowiedział Zachariasz do anioła, że to się stanie, że to jest niedowiary. Co mnie uczyni, abym upewnił się i abym uwierzył? Po czym to poznam? Odpowiedział Zachariasz. Wie, że w Starym Testamencie Bóg daje znaki i wezwał znak. Ale anioł Gabriel da mu ten znak. Ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci tę dobrą nowinę. Dlatego, bo nie uwierzyłeś do moich słów, które wypełnią się w swoim czasie, dlatego za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie. Znak wezwałeś. Znak bolesny został ci dany. Za nie mówił i ogłuchał. I w tamtym czasie naprawdę przestał mówić i przestał słyszeć. I uwierzył. I dlatego, bo nie wychodził ze świątyni
ze świętego miejsca szybko. Inni oczekiwali i dziwili się, że tak długo przebywa w świątyni i jak wyszedł, zobaczyli, że nie mógł mówić, nie mógł ich słyszeć i poznali, że miał widzenie w świątyni, bo dawał im też znaki i pozostał niemym. I Zachariasz po krótkim czasie, jak zakończył swoje posłaństwo, swoje kapłaństwo, swój obowiązek w świątyni, wziął swoją żonę, poszli do swojej wioski i tam zostało stwierdzone, że poczęła i była w podeszłym wieku w dodatku. I oczekiwali, co się stanie. Teraz przyszła godzina, aby wzięli nowe prowadzenie, nowy kierunek. Bo Bóg prorokuje, ale i wytłumacza. Kochani bracia i siostry, dzisiaj wierzę, że powinniśmy wszyscy zrozumieć, że Bóg pracuje według takiego samego sposobu dla wszystkich ludzi, którzy jednak interesują się. Interesują się o rzeczy Boże. Wzywają oblicze Pana i moc zmartwychwstania Jego. Wzywają prowadzenie Ducha Świętego w sercu swoim i prowadzenie Ducha Świętego, aby prowadził Bóg ich ducha. Wzywają obecność Bożą. Na pewno są chwile, gdzie człowiek rozczarowuje się, bo Bóg wiele razy się spóźnia. Są też chwile, gdzie człowiek smuci się bardzo. Ma strach. Te chwile jednak nie powinny poprowadzić człowieka do oddalenia się w osobistym związku jego z Bogiem. Odwrotnie, w tych chwilach człowiek powinien wzywać jeszcze bardziej Boga. Bo Bóg, pomimo że się spóźnia, przyjdzie od razu. I przyjdzie w sposób, z którymi nie możemy sobie wyobrazić. Nie możemy zaplanować sobie tych sposobów. Przyjdzie w sposób cudowny. Tak jak przyszedł wiele razy w naszym życiu. Będzie kontynuował, będzie przychodził w taki sposób. Bo kochani bracia i siostry, Bóg jest miłością. I poznał każdego z nas osobna, którego zaprosił, usprawiedliwił krwią Chrystusową. I pragnieniem Jego jest, aby wychwalił. Ma plan. Nie płacz. Nie rozczarowuj się. Ale oprzyj swoją nadzieję na Słowie Bożym. I wezwij od Boga dzisiaj przekaz. Przekaz Boży dla Ciebie. Obietnicę Bożą dla Ciebie. Prorocze słowo dla Ciebie. Bo nie jest przypadkiem, że Twoje imię jest zapisane w Księdze Żywota, ale nie jest czymś zwykłym również. Nie jest czymś takim sobie, Jest to chwalebne. Jest to wieczne. Jest wielkością, wielką rzeczą, że Wszechmogący Bóg zainteresował się tak bardzo Tobą do dzisiaj. I że nie tylko wysłał Chrystusa do Twojego życia, ale stara się swoim sercem, warunkami, sytuacjami w Twoim życiu, stara się, aby wypełniło się.
wypełni się jedyne dzieło i plan, który ma Bóg dla każdego z nas osobna. Ja pracuję, mówi Chrystus. Gdzie? W Tobie. I Ojciec mój też pracuje. Gdzie? Z każdym z nas osobna. I jakie jest dzieło Jego? Wieczna chwała. Owoc. Błogosławieństwo. Plan Jego. Amen.